Cześć, tu Piotr Zieliński, oglądacie Oko w Oko. Jedni nazywają go piłkarskim diamentem, który od lat błyszczy w Neapolu. Inni widzą w nim skromnego chłopaka z Ząbkowic Śląskich, rodzinnego, nieśmiałego i spokojnego. A jeszcze inni chcą, by w reprezentacji pokazał to, co naprawdę potrafi. A potrafi bardzo wiele. Gdy spotkaliśmy się w Warszawie, rozmawialiśmy o miłości do Włoch i Neapolu. Krytyce, jaka na niego spada, pieniądzach Saudyjczyków, które go nie skusiły, o tym, jak zmienił go syn i jak on, jako Piotruś Pan, zmienia świat. Piotr, Włochy, twoja druga ojczyzna, mam takie wrażenie. Spędziłeś tam połowę życia? Dobrze mówię? Tak, tego piłkarskiego na pewno. No właśnie. Czy czujesz się już tak w połowie Włochem? Czuję się, nie ma co tu ukrywać. No też starałem się o paszport włoski i już jestem praktycznie, finalizujemy to wszystko i zostanę obywatelem Włoch, także cieszę się z tego. I Włochy dużo mi dały i też cieszę się, że miałem tą możliwość otrzymania drugiego obywatelstwa. To też ciekawe, że będziesz połowę Włochem, w połowie będziesz Polakiem. Co ci się takiego podoba we Włoszech? Czuję się stuprocentowym Polakiem, ale że pojawiła się ta możliwość, to z niej skorzystałem i no Włochy dużo mi dały. No poznałem kulturę, ludzi, pasję do futbolu, radość do życia u Włochów, także naprawdę jest to dla mnie drugi dom i super się tam czuję. A powiedz, a co masz z Włocha? Może czego nie miałeś przyjeżdżając do Włoch, a co już zauważyłeś, że masz takiego typowo włoskiego? No mam taki luz. Wydaje mi się, że w relacjach z ludźmi też potrafię się uśmiechać. Jestem przyzwyczaiłem się do ich kultury. Niektóre gesty też już włoskie, tak jest, to takie, także. No Włochy są super i też bardzo lubię ludzi, Włochów, także fajnie, że wybrałem tą drogę pójścia do Włoch i już 12 lat tam przebyłam. To prawda. Ulubione miejsce we Włoszech? Wymienię szybko. Toskania na pewno. 2 lata w Empoli spędzone były bardzo fajne i owocne i tereny były przepiękne. No i oczywiście Napoli. Dobra, nie da się tego rozdzielić, widzę. Ulubiona twoja włoska potrawa? Risotto alla parmigiana. Okej, okay. A ulubiony deser? Oni też tego mają sporo. Millefoglie. Co to jest? To jest takie ciastko, takie ciasteczka i jest krem, nie wiem jak on się nazywa, ale jest bardzo pyszny i przeważnie tak to się nazywa, millefoglie także. A ty jesteś łasów w ogóle? Nie. Co takiego specjalnego ma w sobie Neapol, że jesteś tam już 7 lat? No ludzi mają, są to ludzie specjalni, tak, kibice, kochający futbol. Na każdym kroku możemy tego doświadczyć, wychodząc z domów. Nie ma miejsca, w którym znajdziesz człowieka, który nie interesuje się piłką. Także to jest bardzo fajne. Będąc już 7 lat, mam też swoje miejsca, wiem gdzie się poruszać, jeżeli chcę troszkę tej prywatności. Bo czasami bywa z tym ciężko przez to, jak bardzo kochają piłkę, jak bardzo kochają swoich zawodników. No i super się tam czujemy wraz z moją rodziną. Naprawdę 7 lat zleciały bardzo szybko. Kto wie, może będą kolejne. Rozglądamy się też nad zakupem jakiejś nieruchomości, żebyśmy mieli dla siebie, bo mam tam już bardzo dużo znajomych, przyjaciół można powiedzieć i zawsze, jeżeli któregoś dnia będę już musiał opuścić Neapol, to zawsze będę tam z miłą chęcią powracał. No skoro chcesz kupić tam dom, to znaczy, że to będzie twoje miejsce na ziemi. Mogę tak powiedzieć, że na dziś to jest twoje miejsce na ziemi, tam gdzie czujesz się najswobodniej, taka twoja właśnie mała ojczyzna? Zdecydowanie tak. Ktoś powie, dla piłkarza 7 lat w jednym miejscu, no to trochę długo. Nie rozglądasz się za czymś nowym, za nowym wyzwaniem? No tymi sprawami już zajmuje się mój menadżer i jesteśmy w stałym kontakcie. Przyjdzie taki moment, gdzie na pewno będzie trzeba podjąć tą decyzję i cały świat się dowie o tym, gdzie Piotr Zieliński będzie kontynuował swoją karierę. A ile możesz teraz powiedzieć? Kończy dzisiaj kontrakt za pół roku, w czerwcu 2024 roku.
Co możesz na ten temat powiedzieć? Na jakim etapie są rozmowy? Rozmowy są na pewno prowadzone. Tak jak wspomniałem, zajmuje się to tym wszystkim mój agent. Na pewno nie wykluczam tego, że umowa może być przedłużona, ale myślę, że wszyscy dowiedzą się w odpowiednim czasie i ja skupiam się na tym, żeby dawać siebie wszystko w koszulce Napoli, tak jak robiłem to dotychczas. A ile było prawdy związanej z tą ofertą z Arabii Saudyjskiej? Tam były, Piotrek, duże pieniądze dla ciebie, jeśli wierzyć mediom, 15 milionów euro za sezon. To jest naprawdę bardzo dużo. To był kontrakt 3-letni. Ile w tym było prawdy? Było blisko podpisania tego kontraktu? No, prawdy było dużo w tym wszystkim. Ale gdzieś podjąłem taką decyzję, że chciałem jeszcze coś osiągnąć tutaj w Europie, powalczyć, pograć w Lidze Mistrzów. I uznałem, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby polecieć za pieniędzmi. Nie narzekam. Pieniądze to nie wszystko. Kto wie, może w przyszłości jeszcze pojawi się taka lukratywna oferta i z niej skorzystam, ale na ten moment uznałem, że będzie lepiej kontynuować jeszcze karierę w Europie. Co musiałby mieć klub, żeby cię skusić, żebyś rozpatrywał w ogóle jakąś opcję zmiany klubu? Chciałbym kontynuować swoją grę na najwyższym poziomie, którą jest Liga Mistrzów. No, klub z najwyższej półki, tak, tutaj myślę, że to jest taki mój cel, ale uważam też, że Napoli jest tym klubem i nie wykluczam, że tam właśnie będę kontynuował swoją karierę. A jak słyszysz nazwisko Klopp, Jurgen Klopp, który już do ciebie kiedyś się uśmiechał, puszczał oko, wyciągał rękę, chodź do mnie Piotr. Podobno znowu ożyły te wszystkie kwestie związane z przenosinami do Liverpoolu. Tego nie wiem. Jeszcze nie doszło to wszystko do mnie. Jestem pierwszy, który ci to mówi, zdaje się. Żeby po raz kolejny było zainteresowanie ze strony tak wspaniałego trenera. No ale ja na ten moment się skupiam na tym, co jest. Jest Napoli. Trzeba dać z siebie wszystko i żeby ten sezon był pozytywny. Czy gra w kadrze, Piotr, sprawia ci teraz przyjemność? Gra z orzełkiem na piersi zawsze sprawia mi przyjemność, zawsze jest to dla mnie wielki zaszczyt. Także daję z siebie wszystko, chcę grać jak najlepiej. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Ten aktualny moment nie był on owocny, czy to dla mnie, czy dla całej reprezentacji, umówmy się. Ale wierzę, że mimo trudności jesteśmy w stanie wyjść z tego i osiągnąć fajny rezultat. Twoim zdaniem, te eliminacje Mistrzostw Europy przegraliśmy w Pradze, w Kiszyniowie, w Tiranie czy w głowach? W głowach, myślę. W nogach. No bo mieliśmy wszystko. No okej, grasz pierwszy mecz z reprezentacją Czech w Pradze. Dostajesz dwa gongi od razu, mogłeś jeszcze dostać trzeciego i to było też niedopuszczalne, no ale byliśmy na początku i wpadka jedna mogła się przytrafić, ale mecz w Kiszyniowie był czymś równie niezrozumiałym i ciężkim do zrozumienia, zaakceptowania, szczególnie no, dla nas piłkarzy, ale dla całego narodu, bo był ty wstydliwa druga połowa przede wszystkim. No i myślę, że tutaj te trzy punkty, które powinniśmy wywieźć z Kiszyniowa, no teraz ich brakuje. To prawda. Jak bardzo cię bolą te porażki z Czechami? Ta szybka, rzeczywiście szybkie dwa gole, szybka porażka i ta niezrozumiała w Kiszyniowie. Najbardziej mnie boli to w Kiszyniowie, bo jest niezrozumiała. Wygrywając tam mecz, byłaby całkiem inna sytuacja na kolejne spotkania, to też w Tiranie. I no, daliśmy ciała, nie ma co się oszukiwać i tam praktycznie sobie pokrzyżowaliśmy mocno sytuację. Powiedz mi, dlaczego my tak gramy? Dlaczego my gramy czasami, dlaczego my tak się męczymy z drużynami, które powinniśmy odhaczać, zaliczać, wygrywać albo przede wszystkim stawiać się im? Dlaczego to tak wygląda? Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ukrywam, że sam też czasami zadaję sobie to samo pytanie i widzę tych chłopaków,
tą reprezentację, widzę duży potencjał. Widzę tą naszą grupę przed losowaniem i mówię, no bez problemów żadnych musimy wychodzić z takiej grupy. Zawsze te eliminacje jeszcze w szczególności dobrze nam wychodziły. Czy to w lepszym, czy gorszym stylu, ale wychodziliśmy. Wygrywaliśmy. Te trudne mecze, prawda? Tak. I też trudne wyjazdy. No i nie wiem, no ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. No. Bo przecież mamy piłkarzy, mamy piękny stadion, gramy z Mołdawią, 55 tysięcy i wychodzimy na mecz i jesteśmy tak jakby przestraszeni. A to musi być formalność dla nas. Piotrek, te ostatnie mecze twoje, one są, mam wrażenie, jeśli chodzi o reprezentację, o kluby teraz nie rozmawiamy, o reprezentacji one wyglądają ok. Natomiast przyznasz, że obok Roberta Lewandowskiego jesteś jedną z najmocniej krytykowanych osób w tej kadrze. Czy wiesz, dlaczego tak jest? Jak ty sądzisz? No pewnie też przez to, jakie ostatnimi czasy osiągamy wyniki, tak? No, nie osiągaliśmy dobrych rezultatów, tak? Przegrywaliśmy Kiszyniowie z Mołdawią. Po tym nawet jak pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, każdego z zawodników stwarzaliśmy dużo sytuacji. Ale czemu ludzie mają pretensje do ciebie? Do ciebie no. Konkretnie, że Zieliński zawodzi, Zieliński nie daje rady, Zieliński nie ciągnie gry, Zieliński nie kreuje, Zieliński to, Zieliński tamto. Dlaczego? No tak, no mają prawo do tego ludzie. No, każdy ma prawo do wypowiedzenia swojej opinii. Czasem się można z tym zgadzać, czasem nie, no ale ja staram się grać jak najlepiej. No też nie ma się co czarować. No, jestem z Robertem wiodącą postacią tej reprezentacji. Pokazujemy też w klubie, że mamy wysokie umiejętności i ludzie oczekują tego samego, że będzie gol, będzie asysta. Ale czasami uważam też, że czy tej gola nie było, czy asysty nie było, no to i tak grałem dobre mecze i gdzieś napędzałem te akcje. I tak mi się obrywało zawsze. Nie mam z tym problemu. I jeszcze dużo pomogę na pewno reprezentacji, jestem przekonany. I szkoda, że tylko w tych eliminacjach no wyglądało to ok, a nie top. I nie boli cię krytyka naprawdę? Nie dotyka cię? Nie słuchasz, nie czytasz, nie patrzysz na noty, kto co powiedział? Szczerze powiem, nie. Nie czytam. Naprawdę już. Nie przejmujesz się? Ja wiem, kiedy zagrałem słabo, wiem, kiedy czuję, że ludzie mogą krytykować mniej lub bardziej. Nie czytam, no szczerze nie czytam, no nie jest mi to potrzebne. Kiedyś czytałem, kiedyś byłem młodszy i tak to robiłem, no. Gdzieś się bardziej przejmowałem, ale teraz szczerze powiem, no nie czytam. Ani ocen, ani nic. Nawet jak wiem, że zagrałem bardzo dobrze, czy dwa gole, czy coś, czy dałem dwie asysty, nie czytam. Nawet jak jestem we Włoszech, tak samo, no. Nie jest mi to potrzebne teraz do niczego. Odpowiedz mi na kilka krótkich pytań, tak albo nie. Mhm. Potrafisz strzelić lewą i prawą nogą? Tak. Potrafisz dryblować? Tak. Mijać rywali jak tyczki? Tak. Potrafisz zwieść balansem ciała? Tak. No to masz odpowiedź, dlaczego ludzie od ciebie tyle oczekują, bo to wszystko potrafisz. Robisz to tak. W zasadzie w sposób zupełnie naturalny. I może stąd się to wszystko bierze, że oczekiwania wobec ciebie są tak ogromne, bo twoje umiejętności są jak na polskie warunki, jak na europejskie warunki, jak na światowe warunki. Są po prostu duże, może stąd to się bierze, że dostajesz najbardziej. Tak, no tak to wygląda. No. Nieskromnie powiem, że no nie brakuje mi prawie niczego. Mam wszystko i ludzie chcą, żeby co mecz był gol, była asysta i tak to wygląda. No. Ale czasami jest nas 11 i żeby to wszystko fajnie też funkcjonowało, żebym ja też dobrze się odnalazł w tej reprezentacji, no trzeba pomocy też całej drużyny. Ale też ja jestem tą osobą, no, która gdzieś tym swoim balansem, przyjęciem, zagraniem nabudzi też, napędzi reprezentację. Czy jest coś, co cię w kadrze ogranicza? Nie. Sam sobie odpowiadasz na pytania, dlaczego tak czasami to wygląda. Ja popatrzyłem na twoje statystyki, Piotr. Może też o to chodzi. Mhm. 86 meczów reprezentacji, 10 goli i tylko 14 asyst. Ja mówię tylko. Powiesz aż czy tylko? Tylko. W
tych eliminacjach tylko jedna. Tak. No. To naprawdę jest niewiele. No tak, tak. Te eliminacje szczególnie są ok, jeśli chodzi o grę, słabe, jeśli chodzi o liczby. Liczby, no bo są bardzo złe. Taki zawodnik jak ja, no to musi mieć przynajmniej 2-3 asysty, 2-3 gole i wtedy jest. Nie rozmawialibyśmy o tym, że możemy nie wyjść z tej grupy. Czy jest trener, czy był trener reprezentacji Polski, który powiedział: Piotrek, gdzie chcesz grać, to tam będziesz grał, gdzie się czujesz najlepiej? Czy był ktoś taki? A jeśli tak, to kto to był? Każdy z trenerów konsultował ze mną, starał się mnie podpytać, gdzie czuję się najlepiej. No i za każdym razem trenerowi odpowiadałem, no jest albo numer 10, albo 8 w trójce środkowych pomocników, także ten półlewy, no to są pozycje, na których czuję się najlepiej. I tak samo jest z selekcjonerem obecnym, tak. Michał Probierz, kiedy się pojawił w reprezentacji Polski, co zmienił przede wszystkim? Taka pierwsza zmiana, która przychodzi ci do głowy. Trochę świeżości na pewno wprowadził, jest to nowy trener i ma swoje reguły, zasady. Na każdym kroku powtarza nam, żebyśmy byli pewni siebie. Wykonujemy najlepszy zawód, jaki może być, grając w piłkę. No, sprawia ci to przyjemność, jesteś piłkarzem, zarabiasz duże pieniądze. No i żeby wychodzić na to boisko i się nie bać. Tak, uważam, że trener do tego dąży, żeby nas to zaszczepić i żeby się nie bać. Żeby wychodzić na mecz, być pewnym siebie i grać to, co najlepiej potrafimy. Syn wie, kim jesteś? Zaczyna rozumieć. Zaczyna łączyć wszystko. Tak? Wie, gdzie grasz, co robisz, jak jesteś sławny, jak popularny? Już to do niego dociera? Nie. No wie, że gram. Wie, że gram w Napoli, bo często jak wychodzę na zgrupowanie przedmeczowe, jestem ubrany w dres Napoli, to mamy herb i mówi: Napoli, mecz, jutro mecz, trening nie, bo chcę, żebym spędzał z nim jak najwięcej czasu. No jest cudowny, no już w ostatnim tygodniu dwa razy był na meczu, nie mógł się już doczekać. Jedną połowę już wytrzymał całą, oglądając tatę w akcji, także cieszę się, że zaczyna rozumieć, no jest jeszcze młody i na pewno ma czas na to wszystko, ale ja zawsze z miłą chęcią będę chciał, żeby przychodził na mecze taty i jak będzie okazja, też będę go zabierał do szatni, na treningi, także cieszę się, że przede wszystkim zdrowo rośnie. A powiedz mi, jak bardzo Maksymilian, bo tak ma na imię, jak bardzo zmienił Piotra Zielińskiego? Jak to bywa w życiu każdego człowieka, no, narodziny dziecka zmieniają trochę... trochę? Perspektywy, no trochę bardzo, na pewno. Uwielbiam z nim spędzać czas. Też przez to, że trenuję, jeżdżę na reprezentację, mam mecze wyjazdowe, wracam z meczów. Za każdym razem, kiedy tylko wchodzę do domu, już widzę jego uśmiech. To jest coś pięknego i kocham spędzać z nim czas, także dużo zmienił w moim życiu na dobre. Też przez to mniej się przejmuję, skupiam się też na nim, żeby dobrze rósł, był zdrowy i żebym jak najlepiej go wychował. Piotr, kiedyś powiedział David Beckham, że kiedy przychodził do Realu Madryt, że kocha swoją rodzinę, ale futbol to jest całe jego życie. Czy ty byś się pod tym zdaniem podpisał? Ja bardzo kocham swoją rodzinę i bardzo kocham grać w piłkę nożną, także to są... ale postawiłbym na pewno rodzinę na pierwszym miejscu i piłkę stopień niżej. Okej. Okay. Co cię uszczęśliwia jako człowieka? To, że moja rodzina jest zdrowa, że nie mamy problemów w rodzinie. Też jesteśmy dobrymi ludźmi. A ja mam wrażenie, że też uszczęśliwia cię uszczęśliwianie innych. Nawiązuję do fundacji. Piotruś Pan, nawiązuję do tego, co robisz. Kupujesz domy,
które są przeznaczone na domy dziecka. Twoi rodzice od 20 lat mają takie pogotowie opiekuńcze, tym się też zajmują. Niewiele osób o tym wie, o tym już pisały gazety, ale powiedz, dlaczego to robisz? Skąd to poczucie, to pragnienie niesienia dobra? Tak zostaliśmy wychowani. Rodzice też podjęli taką decyzję, żeby pomagać tym dzieciaczkom w potrzebach. No, są to trudne sytuacje rodzinne i tak jak mówisz, no, rodzice prowadzą to już 20 lat. Pierw było to pogotowie rodzinne, gdzie mogło być maksymalnie 6 osób i robiliśmy to wszystko w domu naszym prywatnym. Także było nas dużo. No, z czasem pierw wyjechał mój najstarszy brat, później średni, później to samo spotkało mnie, no i rodzice gdzieś, może im brakowało też nas i bardziej jeszcze się zagłębili w to wszystko i z tą pomocą dla tych dzieciaczków, a po tym jak już gdzieś zastrzyk gotówki był większy, więcej zacząłem zarabiać, no zrobiliśmy te dwa domy dziecka i dobrze to funkcjonuje, pomagamy. No i tutaj na pewno moim rodzicom najbardziej należą się słowa uznania, bo to oni podjęli taką decyzję. My zawsze też z szacunkiem i z dobrym sercem traktowaliśmy te dzieci. Wiesz co, można pomagać finansowo, to prawda. Można dużo zrobić pieniędzmi, ty to robisz, ale oprócz tego, popraw mnie jeśli się mylę, jeśli moje informacje są złe, ale ty tam często przyjeżdżasz, zaglądasz, grasz z tymi dziećmi w piłkę, w PlayStation. Mówią do ciebie? Panie Piotrku. A nie wujek? Czasami wujek, no. Ale częściej jest pan Piotrek przyjechał, to pan Piotrek się odnoszą do mnie, ale tak, to jest racja, że za każdym razem jak przyjeżdżam, to nawet ze swoją żoną, ze swoim synem już, z moimi braćmi, którzy też mają swoje rodziny, spotykamy się wszyscy właśnie w Targowicy, gdzie znajduje się ten jeden z domów dziecka, gdzie moi rodzice na co dzień mieszkają. Znajduje się to 15 km od naszej rodzinnej miejscowości. Jest tam bardzo dużo ogrodu, gramy sobie. No te dzieci mają na pewno lepiej niż w swoich domach. Też niektóre to doceniają bardziej, niektóre mniej. Są też dzieciaczki, które mają więcej problemów ze swoim zdrowiem. Także ja za każdym razem, jak jestem, to zawsze tam jestem. Z miłą chęcią z nimi pogram, pobawię się. Żeby też czasami jak przyjadę, to auto umyją też, bo zawsze cieszą się jak przyjeżdżam, mają co do roboty też robić ekstra, to już mówię. I mają dobrze. Ty też masz dobrze. Tak naprawdę robisz dużo dobrego, Piotrek. Na koniec jeszcze seria krótkich pytań. Proszę o odpowiedź tak albo nie. Okay. Albo jednym zdaniem. No. Czym są dla ciebie pieniądze? Dodatkiem. Co chciałbyś sobie kupić, na co jeszcze ciebie nie stać? Jakąś drogą kamienicę. Kiedy i z jakiego powodu ostatnio śmiałeś się do łez? Jak mój syn coś zrobił fajnego to i się z tego też cieszył, no to dużo mi radości i też takie łezki były wokół. Na czym dzisiaj najbardziej ci zależy? Na rodzinie. Czego w sobie kiedyś, jak byłeś młodszy, bardzo nie lubiłeś? Zazdrości. Byłem troszkę zazdrosny, nieśmiały. Nieśmiały. To fakt. Tu jest wielka zmiana, jeśli chodzi o ciebie. Stałeś się innym człowiekiem, mam wrażenie. Jaka była twoja największa wada? Nieśmiałość. A dzisiaj? Dzisiaj. Jak już jesteś śmiały, to jaka jest twoja największa wada dzisiaj? Jak już pokonałeś tę nieśmiałość? No czasami jestem za dobry. Nie potrafię odmówić czasami. Powiedzieć nie. No wywiadów to ty często odmawiałeś akurat. Zgadza się. Jakie są twoje ukryte talenty? Powiem śpiewanie, no. Śpiewasz. Ale tylko czasami, jak jest odpowiedni moment. I na koniec. Kiedy koniec?
przed Euro 2024, po Euro 2024, po Mistrzostwach Świata 2026, czy nie wiem? Nie wiem, ale no na pewno po Mistrzostwach Świata, jak coś. Teraz jeszcze za wcześnie. Dużo jeszcze do zrobienia jest.